Szanowni Państwo, otwieram 17. sesję Rady Powiatu Hajnowskiego. Witam bardzo serdecznie Pana Starostę, Pana Andrzeja Skiepko. Witam serdecznie Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego. Witam serdecznie Radnych Rady Powiatu Hajnowskiego. Za pośrednictwem telewizji witam wszystkich mieszkańców powiatu hajnowskiego. Oczywiście nasza sesja zgodnie z przepisami prawa jest na żywo transmitowana. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż w obradach sesji uczestniczy 16 radnych. Jeden radny jest nieobecny. W związku z tym Rada może obradować i podejmować uchwały. Przechodzimy do punktu drugiego porządku obrad. Przedstawienie porządku obrad. Państwo otrzymaliście porządek obrad i wiem, że jest wniosek zarządu powiatu o uzupełnienie porządku obrad. Bardzo proszę o przedstawienie wniosku pana starostę Andrzeja Skiepka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu Hajnowskiego do porządku obrad wprowadzenie na dzisiejszą sesję punktu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON-u w 2021 roku. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o wysokości przeznaczenia środków dla powiatu hajnowskiego. Dzisiaj oficjalnie zarząd przyjął podział tych środków, co przedstawimy na sesji uchwale Rady Powiatu w punkcie, który pan przewodniczący Rady Powiatu zaproponuje. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze propozycje do porządku obrad, uwagi? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy teraz do przegłosowania wniosku Zarządu Powiatu Hajnowskiego o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie uchwały, o której mówił pan starosta, do punktu 12, podpunkt 8. Podpunkt 7, przepraszam. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku Zarządu Powiatu Hajnowskiego, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy radni głosowali za. Propozycja została przyjęta jednogłośnie. Teraz przystąpimy do przegłosowania porządku obrad 17. sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Przedstawię porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie już się odbyło. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 16. sesji Rady Powiatu. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań. Punkt piąty, informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2020 rok. Punkt siódmy, sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2020 rok. Punkt ósmy, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Punkt dziewiąty, sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Punkt dziesiąty, ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Punkt jedenasty, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat hajnowski za rok 2020. I punkt dwunasty, powzięcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy, zmian w budżecie na 2021 rok.
Podpunkt drugi. Zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2021-2030. Podpunkt trzeci. Zmiany uchwały numer 29/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji. Podpunkt czwarty. Podniesienie wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Podpunkt piąty. Rozpatrzenie skargi na działalność starosty hajnowskiego. Podpunkt szósty. Przekazanie petycji według właściwości. Podpunkt siódmy. Określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Podpunkt 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. I punkt 14. Zamknięcie obrad 17. sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Ponieważ były zmiany w porządku obrad, w związku z tym przegłosujemy porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Szesnastu radnych głosowało za. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie punkt trzeci. Przyjęcie protokołu 16 sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Protokół został Państwu przekazany. Żadnych uwag do protokołu, żadne uwagi do protokołu nie zostały zgłoszone. W związku z tym przejdziemy do głosowania nad przyjęciem protokołu 16 sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Kto jest za przyjęciem protokołu 16 sesji Rady Powiatu? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Protokół 16 sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań. W okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu zostały złożone następujące interpelacje. Radny Bogusław Szczepan Łabęcki. Prośba o wyjaśnienie okoliczności skreślenia z listy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych ucznia pierwszej klasy branżowej szkoły pierwszego stopnia. Radny Lech Jan Michalak. Prośba o udostępnienie protokołu z posiedzenia zarządu powiatu, który odbył się 27 listopada 2020 roku. Radny Lech Jan Michalak. Wyjaśnienie rozbieżności wynikających z PIS Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Radny Bogusław Szczepan Łabęcki. Udzielenie informacji dotyczącej funkcjonowania pierwszego ELO w okresie od 31 sierpnia do 17 grudnia 2020 roku. I radny Bogusław Szczepan Łabęcki. Prośba o udostępnienie protokołu z posiedzenia zarządu powiatu, który odbył się dnia 2 grudnia 2020 roku. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podana została do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym. Treść interpelacji oraz odpowiedzi zostały przesłane drogą elektroniczną wszystkim radnym. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Informacja do radnych została przesłana i pan starosta jeszcze informacja o zarządzie powiatu, który... Ale już zamknęliśmy. To może potem w wystąpieniach radnych na zakończenie, bo już zamknęliśmy tamten punkt. Proszę bardzo, panie starosto.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym przyjęliśmy wniosek o uzupełnienie porządku obrad dzisiejszej sesji o przyjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON-u w 2021 roku. Jeżeli chodzi o uchwały Zarządu Powiatu, przyjęliśmy jedną w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W sprawach różnych zaakceptowaliśmy wniosek wójta gminy Narewka o wydanie decyzji z Rydowskiej, postanowienie w sprawie inwestycji drogowej, rozbudowa drogi gminnej Eliaszuki Lewkowo Nowe. Również poinformowałem zarząd o rozpoczęciu procedury uruchomienia autobusu z Czeremchy do Hajnówki i z powrotem. Chcę tylko przypomnieć, że PKS Nowa w związku z pandemią i zamknięciem szkół zawiesił tą linię do odwołania. Natomiast są sygnały od mieszkańców tych gmin, aby uruchomić połączenie z Hajnówką. I to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania z informacji o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym? Są. Bardzo proszę, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Chciałbym taką jeszcze uzupełnienie informacji z 27 stycznia dotyczącej porozumienia z gminą miejską Hajnówka w związku z bieżącym utrzymaniem dróg. Chciałbym taką refleksję pana starosty, jak to utrzymanie dróg bieżące w ostatnich tygodniach było realizowane, czy w związku z tym są jakieś zastrzeżenia, czy też nie. I uzupełnienie informacji z 20 stycznia dotyczącej przekazania pomieszczeń pierwszego ogólniaka pracownikom PCPR-u. Ja rozumiem, że zwiększył się zakres obowiązków, chociażby i z przekazaniem zarządzania domem dziecka. Natomiast chciałbym wiedzieć, w jakim zakresie to udostępnianie pomieszczeń będzie następowało, chociażby w związku z tym, że szkoła też ma swoje jakieś plany dotyczące kształcenia na nowym kierunku. Być może będzie potrzebowała więcej przestrzeni, żeby realizować te swoje zadania związane z tym nowym kierunkiem. I chciałbym też otrzymać informację, jak obecnie uregulowana jest kwestia finansowa. Czy szkoła otrzymuje z tego tytułu jakieś środki? Czy przypadkiem utrzymanie tych pomieszczeń nie obciąża w tej chwili budżetu szkoły? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może panie starosto, ja zaproponuję, może są inne pytania, żeby od razu już w takim bloku. No. Czy są jeszcze inne pytania do sprawozdania? O, nie widzę. W związku z tym bardzo proszę panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o podpisanie umowy z burmistrzem miasta Hajnówka odnośnie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Hajnówka, dotyczy to oczywiście okresu wiosennego, letniego i jesiennego. Nie wchodzi w rachubę okres zimowy. Natomiast jeżeli chodzi o informacje, którą zresztą przekazywałem już nieraz, jesteśmy bardzo zadowoleni z usług miasta Hajnówki, pracowników, którzy pracują przy utrzymaniu dróg. Miasto jest czyste, systematycznie obkaszane.
jak również wszelkie prace związane z takim bardzo dobrym utrzymaniem dróg powiatowych w mieście Hajnówka oceniamy bardzo wysoko. Od kilku lat burmistrz miasta Hajnówka zwraca się z prośbą o podwyższenie kwoty. Ta kwota była niepodwyższana od 10 lat, a wynosiła 100 tysięcy rocznie. Dlatego też na zarządzie postanowiliśmy wspólnie, wynegocjowaliśmy kwotę 130 tysięcy, z tym, że na razie umowa jest podpisana na 100 tysięcy. Myślę, że w drugim półroczu aneksem zwiększymy do 130 tysięcy. Jeszcze raz właśnie chcę podziękować pracownikom, którzy odpowiadają za utrzymanie czystości w mieście Hajnówka. Ogromne słowa podziękowania, bo Hajnówka może być wzorem dla innych miast, jeżeli chodzi o czystość i utrzymanie odpowiednie tych dróg. Jeżeli chodzi o drugie pytania pana Bogdana Labęckiego, pomieszczenia w pierwszym LO, ja tylko przypomnę, że w tych pomieszczeniach poprzednio, w poprzedniej kadencji był realizowany projekt 321-322, gdzie pracownicy tam mieli swoje pomieszczenia. Natomiast jeżeli chodzi o PCPR, warunki lokalowe ma bardzo trudne. Te pisma od poprzedniego pana dyrektora, również od tej pani dyrektor, zmuszają do nas, aby poszukać dobrego rozwiązania i warunki lokalowe zdecydowanie poprawić, bo przypomnę, tam również odbywają się komisje lekarskie. Dobre pytanie pan Bogdan zadał, z jakich to funduszy idzie. To wszystko idzie z powiatu hajnowskiego i utrzymanie szkół i PCPR-u i również organizacji pozarządowych, gdzie mieszczą się obok PCPR-u. Dlatego też negocjowałem z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które zajmują nasze miejsca, aby przenieść w inne miejsce. Natomiast nie było zgody i tylko nie chciałem jakiejś tam zaczepki, że oto starosta jest niedobry i może dzięki takim decyzjom niektóre organizacje po prostu przestaną istnieć. Nie ma takiego zamiaru, nigdy nie było. Dlatego wszystko robimy, aby te pomieszczenia, którymi dysponujemy jako powiat, były racjonalnie wykorzystane. W chwili obecnej te pomieszczenia są wolne i uważam, po remoncie będą dobrze zagospodarowane. Jeżeli chodzi o opłaty, to oczywiście będą one wnoszone, natomiast to dopiero pierwsze dni przejścia niektórych pracowników z PCPR-u do ELO numer 1. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie było. W związku z tym przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2020 rok. Sprawozdanie było państwu przedstawione. Na dzisiejszej sesji nie będzie ani komendanta powiatowej policji, ani komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Z informacji, które uzyskałem od pana starosty, jest jakby ogólne zalecenie, to może złe słowo, ale taka rada, żeby komendanci ze względu na sytuację zagrożenia covidowego nie uczestniczyli w sesjach samorządów, nie tylko naszej, ale i innych. Jeżeli pan starosta jeszcze do tego chciałby coś dodać, to bardzo proszę. A jeżeli nie, no to przejdziemy do obradowania nad tym punktem. Czy są jakieś pytania do sprawozdania? Nie widzę. W związku z tym sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji za 2020 rok przyjmujemy je bez głosowania.
Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2020 rok. Sprawozdanie zostało przedłożone przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej. Wszyscy Państwo radni otrzymaliście. Czy są pytania ewentualnie do sprawozdania? Nie widzę, w związku z tym, tak jak poprzednie sprawozdanie, tak i to, przyjmujemy bez głosowania. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Sprawozdanie przedłożył Radzie Starosta Hajnowski Andrzej Skiepko. Było ono przedmiotem obrad i Komisji Budżetu, i Komisji Rozwoju, Komisji Spraw Społecznych. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania? Bardzo proszę, pani radna Olga Rygorowicz. Panowie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado, szanowni goście. Bezpieczeństwo jest bardzo ważną sprawą i dlatego chciałabym dzisiaj, żeby na tej sesji, dlatego że nasi mieszkańcy Hajnówki, powiatu bardzo często w rozmowach bardzo martwią się o bezpieczeństwo Puszczy Białowieskiej. Wiemy, że u Puszczy Białowieskiej bardzo dużo jest po suszu. I nie daj Boże, jak to mówią, jak będzie lato i jakiś piorun strzeli w drzewo i zapali się. Wiemy, co działo się latem, gdzie uważaliśmy, że tam jest zabezpieczenie biebrzy. Co się działo, ile po prostu było i strat, i różnych, no widać było, że do ochrony nie byli przygotowani. My mamy w Puszczy Białowieskiej takie szczególne cacko i martwimy się, co będzie, jeżeli wybuchnie pożar, jakie jest zabezpieczenie tego. I to jest temat, wszyscy odkładamy, ale on naprawdę w razie niebezpieczeństwa, w razie pożaru będzie bardzo niebezpieczny. I tutaj prosiłabym, że może pan starosta poszerzył nam ten temat, co robi, bo ludzie po prostu zazwyczaj mówią, że nic się nie robi, nic się nie robi. A to nieprawda. Po prostu wiemy wszyscy, że bardzo zależy nam, żeby Puszcza Białowieska istniała i my jako dodatek do tej puszczy, mieszkańcy tych terenów, też mogli bezpiecznie sobie żyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania, propozycje do punktu? Nie widzę. W związku z tym, panie starosto, bardzo proszę o krótką, dłuższą nawet informację na temat bezpieczeństwa w Puszczy Białowieskiej, bezpieczeństwa pożarowego. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Punkt 9 dzisiejszej sesji bardzo jest ściśle powiązany z punktem 10, dlatego pozwolę zabrać od razu tutaj głos w tym punkcie i odnieść się do słów radnej pani Olgi Rygorowicz. Szanowni państwo, przede wszystkim w ubiegłym roku pisaliśmy do poszczególnych ministrów środowiska, później klimatu, a więc ministra środowiska pana Michała Wosia, do pana ministra Michała Kurtyki. I oczywiście do wiadomości generalnej, regionalnej i naszych nadleśnictw, generalnej oczywiście Dyrekcji Lasów Państwowych, o jak najszybsze uchwalenie aneksu do planu urządzania lasu, który uniemożliwia przede wszystkim pozyskiwanie drewna przez osoby fizyczne. To jakby jedno, pozyskanie drewna, które może zostać ścięte, ale pozostawione w lesie. Z ostatnich informacji, które uzyskałem z przekazów medialnych, właśnie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wypłynęła informacja, że taki aneks, jeżeli chodzi o plan urządzania lasu, będzie na terenie Puszczy Białowieskiej w obrębie jednostki wojskowej, ale również
z przekazów medialnych dowiedziałem się, że już jest opór społeczny, oczywiście wszystkich organizacji proekologicznych. I to jest bardzo niepokojące. Również pisaliśmy jakby dwutorowo i równolegle pisma do tych przedstawicieli, o których mówiłem przed chwilą, ale również do Głównej Straży Pożarnej w Warszawie, do Wojewódzkiej Straży Pożarnej, do wiadomości oczywiście naszej, ich nadleśnictw, o ogromnym niebezpieczeństwie, jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe. Faktycznie 2020 rok był taki szczególny, z narażeniem na rozprzestrzenienie się ewentualnie pożaru w Puszczy Białowieskiej. Niestety stojące czy też leżące drzewa, a ich jest już ponad 8 milionów metrów sześciennych w Puszczy Białowieskiej, to jest wspaniały, w cudzysłowie oczywiście, materiał do palenia się. Zwracaliśmy szczególną uwagę na to miejsce, o którym mówiła pani Olga Rygorowicz, na jednostkę wojskową, aby w promieniu przynajmniej 3 kilometrów od jednostki wszystkie suche drzewa zostały usunięte. Niestety do tej pory nie doczekaliśmy się tych jakby nawet postanowień. Natomiast też rozumiem, że na reakcję tych, którzy mogą zadziałać w tym kierunku, jest od razu kontrreakcja tych, którzy chcą, żeby wszystko pozostało. Ale nam najważniejsze jest w tej chwili bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przede wszystkim pożarowe w Puszczy Białowieskiej, ale również to bezpieczeństwo, aby turyści, mieszkańcy mogli korzystać z tych obiektów bardzo bezpiecznie. Dlatego też pozwoliłem w ubiegłym roku wystosować pismo do ministra obrony narodowej, pana Mariusza Błaszczaka, aby w szczególny sposób zapoznał się z informacją o ogromnym niebezpieczeństwie, jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, właśnie w tym rejonie nieznanego boru. Tak naprawdę całą teczkę mam pism, które przez cały rok pisaliśmy i tylko mam tą nadzieję, że w końcu uda się plan urządzania lasu aneksować, bo w niedługiej perspektywie będzie uchwalony kolejny. Tam muszą być bardzo konkretne zapisy, aby nie stało się tak, jak to w kończącej się edycji 10-letniego planu urządzania lasu. Otóż gdy drewno pozyskane zostało już wyczerpane, ten limit został wyczerpany, nie można pozyskać. Tu taką gradację kornika, która nastąpiła w Puszczy Białowieskiej, nie może być brana pod uwagę w planie urządzania lasu. I taki zespół doradczy, który powołała Regionalna Dyrekcja Lasu Państwowego w Białymstoku, pracuje nad tym, natomiast praktycznie rok czasu nie możemy się spotykać. Jest apel tutaj i od członków tego komitetu, ale również ostatnio taki też wpłynął od radnego pana Mateusza Gutowskiego, aby faktycznie tymi sprawami po prostu szybciej się zająć. Bo znowu zbliża się wiosna, znowu się zbliża lato, a my praktycznie jesteśmy w tym miejscu, co byliśmy. Oczywiście chcę w tym miejscu, jak już zabieram głos, bardzo serdecznie podziękować służbom mundurowym, o których dzisiaj była mowa w sprawozdaniach, panu komendantowi policji w Hajnówce za ogrom pracy, którą wykonał w okresie tej pandemii. Ja pamiętam tylko pierwsze nasze takie większe spotkanie z pandemią. To jest przyjazd uczniów do zespołu szkół zawodowych, gdzie pomoc policji była nieodzowna. Natomiast tak na marginesie zwracam się też do państwa, pań i panów policjantów, aby więcej pouczać w okresie pandemii naszych mieszkańców, mniej po prostu karać mandatami. Myślę, pouczenie to też jest dobrą formą, aby maseczki nosić i aby zachowywać się w miejscach publicznych tak, jak należy się. Również kieruję słowa podziękowania do Straży Pożarnej, gdzie w wielu przypadkach potrzebowaliśmy interwencji
związany chociażby z usuwaniem drzew po nawałnicach. Ta reakcja była natychmiastowa i szybko wykonana. Dzisiaj mieliśmy akurat sprawozdania dotyczące tych dwóch służb mundurowych, prawda, Policji i Straży Pożarnej, dlatego kieruję te słowa podziękowania właśnie do pana komendanta Straży Pożarnej i do komendanta Straży Policji w Hajnówce. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przechodzimy do punktu. Oczywiście sprawozdanie przyjmujemy bez głosowania. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Sprawozdanie zostało Państwu przekazane. Sprawozdanie to także przedłożył Radzie pan starosta Andrzej Skiepko. Było przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są dodatkowe jeszcze pytania do sprawozdania? Jeżeli nie, to przyjmujemy sprawozdanie bez głosowania. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Tak jak poprzednie sprawozdania, informacje Radzie przedłożył pan starosta. Czy są dodatkowe pytania do tego punktu, do sprawozdania? Nie widzę. W związku z tym także to sprawozdanie czy informacje przyjmujemy bez głosowania. Przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat hajnowski. Zarząd powiatu przedłożył Radzie Powiatu Hajnowskiego sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Czy są dodatkowe pytania do sprawozdania? Nie widzę. Podobnie jak poprzednie sprawozdania, przyjmujemy je bez głosowania. Przechodzimy do punktu 12 porządku obrad. Powzięcie uchwał i pierwszy podpunkt 12.1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Mamy pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych oraz pozytywną opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień? Czy pan starosta albo pani skarbnik chcieliby zabrać głos? Nie, wszystko zostało przedstawione. W związku z tym przejdziemy do przegłosowania uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 2 punktu 12. Uchwała w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2021-2034. Mamy pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Ta uchwała jest konsekwencją pierwszej uchwały. Czy są jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 3 punktu 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 29/198/13 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji. Tutaj także mamy pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.
Czy są dodatkowe pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 13 radnych głosowało za przyjęciem, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu 4 punktu 12. Uchwała w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka. Uchwała posiada pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są dodatkowe pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu 5. Punktu 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty hajnowskiego. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są dodatkowe pytania? Nie widzę. Pan starosta ma pytanie. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, podobno tylko winni się tłumaczą, ale skoro to jest skarga na starostę, to myślę, że wymaga to może nie samym radnym, bo znają temat, natomiast dla opinii ogólnej. Otóż skarga dotyczy przekazania przez sąd na podstawie decyzji sądu gospodarstwa rolnego w 1971 roku, po prostu tak można powiedzieć, za długi na skarb państwa. Sprawa żądania stwierdzenia nieważności uchwały prezydium Rady Powiatowej Rady Narodowej z 1971 roku o przejmowanie nieruchomości rolnych na własność państwa za zaległe należności regulowały oczywiście odpowiednie ustawy. Dlatego też postanowienie sądu w Bielsku Podlaskim z 1971 roku było zgodne z prawem, a tak naprawdę nie dotyczy to starosty czy też urzędu jako jakiegoś tam, prawda, winowajcy, tylko była skarga z urzędu, została rozpatrzona i dziękuję Komisji Petycji i Wniosków o taką, a nie inną decyzję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 13 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu 6 punktu 12. Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości. Jest pozytywna opinia projektu uchwały Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są dodatkowe pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 15 radnych. Wstrzymał się 1 radny. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do podpunktu 7 punktu 12. Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. Ponieważ jest to uchwała zgłoszona przez zarząd w dniu dzisiejszym, na komisjach
Ona co prawda już była, ale jeszcze nie była zatwierdzona przez zarząd. W związku z tym bardzo proszę pana starostę o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak już wspomniałem, w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy informację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o środkach, które przypadają powiatowi hajnowskiemu w 2021 roku. Jest to kwota 1 477 343 zł. Tutaj chciałem podziękować wszystkim radnym, że ten punkt jest prowadzony dzisiaj, bo przede wszystkim dla nas wszystkich zależy, aby te środki jak najszybciej uruchomić i mieszkańcy mogą z tych środków po prostu skorzystać. A skorzystanie to musi być oczywiście uchwała Rady Powiatu. Za to serdecznie dziękuję. Na rehabilitację zawodową planujemy przekazać 33 tysiące, 24 tysiące 500 na zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i finansowanie kosztów szkoleń 8,5 tysiąca. W sumie to jest 33 tysiące. Jeżeli chodzi o rehabilitację społeczną, proponujemy następujące kwoty. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 150 tysięcy i jest to kwota wyższa o 33 tysiące w stosunku do roku ubiegłego. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 14 250. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 440 733 zł i to jest wzrost w stosunku do roku ubiegłego o około 23 tysięcy zł. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznym w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Kwota 80 tysięcy, w porównaniu do roku ubiegłego wzrost o 10 tysięcy. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej 759 360 zł. To jest kwota, która wchodzi obligatoryjnie do dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej. Ogółem rehabilitacja społeczna po podsumowaniu obu działów 1 477 343 tysiące. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś dodatkowe pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 15 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosów. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 13 porządku obrad. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Tu przełożyliśmy wypowiedź pana radnego Petruka. Panie radny, bardzo proszę. Pan tam zgłaszał i mówiliśmy, że... Tak, zapraszamy. Pan radny Krzysztof Petruk, bardzo proszę. Wracając do pani przewodniczący, Wysoka Rado, pani starosto, wracając do tego punktu, kiedy jest przekazywana sprawa dotycząca interpelacji, po przeczytaniu interpelacji złożonej przez pana radnego Bogusława Szczepana Łobęckiego w sprawie właśnie ucznia, który został wydalony ze szkoły, napisałem takie pismo do pana przewodniczącego. Chciałem uzyskać odpowiedź dotyczącą rozpatrywania interpelacji, ponieważ spotkałem się z dokumentacji
z poglądem, że ani interpelacja, ani zapytanie radnych nie może dotyczyć sprawy indywidualnej rozstrzyganej przez organ w drodze decyzji administracyjnej w trybie ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, gdzie ani radny, ani rada powiatu nie będą stroną takiego postępowania. Mówi o tym artykuł 28 KPA, a dostęp do sprawy zgodnie z artykułem 73 KPA przysługuje tylko i wyłącznie stronie. I w związku z tym chciałbym się dowiedzieć się, czy moje zapytanie jest słuszne, czy też akurat na takie interpelacje należy odpowiadać. A dodatkowo chciałbym, może korzystając tutaj z obecnej pani radcy, czy jaka jest różnica, może jeszcze raz wyjaśnijmy wszystkim, jaka jest różnica pomiędzy zapytaniem a interpelacją? To jest pierwsza rzecz, o którą chciałem na dzisiejszej sesji zapytać. O następne zapytam za chwilę. Dziękuję bardzo. Czy jest pani radca? Jest. Czy może pani jeszcze odpowiedzieć na pytanie? Różnica pomiędzy interpelacją a zapytaniem. Bardzo proszę. Proszę państwa, należałoby sięgnąć do statutu powiatu hajnowskiego i tam są definicje interpelacji i zapytania. Co prawda, te definicje są nieostre i zawsze jest problem z rozróżnieniem, co jest zapytanie, a co jest interpelacja, bo no czasami tu wiele razy tak się zdarza. Jeżeli chodzi o definicję. W paragrafie 19 w ustępie 1 jest tego rodzaju zapis. W sprawach istotnych dla powiatu radni mogą składać interpelacje do starosty. Istotne sprawy dla powiatu, tylko jest tego typu definicja, więc żeby jakby odnieść się, czy dana sprawa jest interpelacją, należałoby tutaj sięgać każdorazowo do istoty tej interpelacji. Sprawy ważne dla powiatu, moim zdaniem, to są wszystkie te sprawy, które należą do zadań powiatu. Wiele tutaj jakby może wnieść orzecznictwo sądów administracyjnych. One jest wydawane na tle uchwał dotyczących statutów powiatu, ponieważ jakby daleko idące zapisy dotyczące formułowania definicji nie są pożądane w tego typu aktach prawnych. Jakby nadzór wojewody również naszego podlaskiego stoi na stanowisku, aby nie formułować definicji w sposób ścisły bardzo. Dlatego, że no czasami tu różne zadania są i w zależności jakby radny składając interpelację sam ocenia, czy to jest sprawa istotna, czy nie dla powiatu. I to jest rzecz dyskusyjna. Jeżeli chodzi o zapytania. Sięgnijcie państwo do paragrafu 20 ustęp 1, również statutu powiatu hajnowskiego. I tutaj jest tego rodzaju zapis. Zapytania składa się w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu, a w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym stanie faktycznym. Czyli z tego zapisu, również z zapisu ustawy o samorządzie powiatowym wynika, że zapytania dotyczą spraw mniejszej wagi, jakby związanych z bieżącym funkcjonowaniem powiatu i działalnością zarządu powiatu. Wystąpienie pana radnego Petruka moim zdaniem dotyczy skarg przede wszystkim. Ponieważ cytowane artykuły Kodeksu Postępowania Administracyjnego, one dotyczą wyłączeń w postępowaniu skargowych, jeżeli chodzi o tematy związane z indywidualnymi sprawami administracyjnymi. Jeżeli skarga dotyczy takiego tematu, to wówczas Rada nie ma uprawnień do rozpatrywania tego rodzaju skargi, i skarga jest przekazywana do postępowania administracyjnego.
Czyli w sumie też Rada nie może zajmować się indywidualnymi sprawami danych osób, jeżeli nie posiada zgody tych osób, bo tutaj kłania się też RODO, proszę Państwa, więc tutaj z tymi rzeczami trzeba z najwyższą ostrożnością z występowaniem na forum publicznym, żeby się nie narazić na łamanie przepisów prawa. To znaczy, panie radny, to tak na szybciutko, żeby sięgnąć do rozszerzenia tych definicji. W tej chwili ja nie mam przy sobie jakby narzędzi, żeby więcej rozszerzyć te zagadnienia, ale nie ma problemu. Jeżeli jest taka potrzeba, wówczas ja sięgnę do orzeczeń, do rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów, nie tylko naszego, ale tych rozstrzygnięć jest bardzo dużo i ewentualnie do orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może też, bo było to zapytanie skierowane do przewodniczącego. Oczywiście tak jak każde zapytanie, każda interpelacja, zostało ono przekazane dalej do pana starosty. Natomiast jak tutaj cytowała pani prawnik, to radny sam jakby rozstrzyga, czy dana sprawa nadaje się do interpelacji, czy do zapytania. Natomiast w żadnych przepisach prawnych przewodniczący rady nie ma uprawnień do decydowania, czy ta skarga jest interpelacją, czy jest zapytaniem. Moja rola przy interpelacjach i przy zapytaniach jest taka, że jeżeli taka interpelacja wpłynie do rady, do przewodniczącego, czy zapytanie, to ona powinna zostać przekazana do pana starosty. Jeszcze raz podkreślam, to zresztą wybrzmiało też i w wypowiedzi pani mecenas, przewodniczący rady nie ma uprawnień do decydowania, czy dana sprawa jest interpelacją, czy zapytaniem i czy można na to odpowiadać. Natomiast jak zostanie dalej przekazana i jeżeli są jakieś przeciwwskazania, że są ujawniane jakieś dane, to myślę, że to już jest wtedy rola pana starosty, czy na to zapytanie, czy interpelację odpowie, czy nie. Taka jest nasza interpretacja. Dziękuję bardzo i proszę bardzo, proszę bardzo, pani radna Krystyna Kośka. Panie starosto, Wysoka Rado, ja chciałabym złożyć tutaj trzy wnioski. Pierwszy dotyczy, proszę o wyjaśnienie, czym jest spowodowany narastający wzrost z roku na rok odpłatności średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej Rokitnik Białowieży. Wysokość opłaty stanowi składową kosztu utrzymania DPS w Białowieży, ustaloną corocznie przez starostę Hajnowskiego. Tu moje pytanie brzmi, co zalicza się na ustanowienie tych składowych? Czy są objęte planową coroczną rewaloryzacją? Średni miesięczny koszt utrzymania za pobyt w DPS w Białowieży w roku 2018 wynosił 3300, w 2019 3515, w roku 2020 wynosił 3738, zaś od 2021 roku opłata miesięczna wynosi 4147 zł. Czyli na przestrzeni lat 2018-2021 średni koszt utrzymania wzrósł aż o 847 zł. Opłatę za pobyt w DPS wnosi mieszkaniec w wysokości 70% swego dochodu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zstępni są zobowiązani do wnoszenia opłaty, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% kryterium. Na osobę w rodzinie zaś kwota pozostająca po wniesieniu tej opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W przypadku braku osób do alimentacji bądź niespełniających powyższych warunków opłatę pozostałej części wnosi gmina miejska Hajnówka, co stanowi znaczne obciążenie budżetu jednostek organizacyjnych kierujących do domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu stanu zdrowia, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Konieczność zaangażowania
środków gminy w opłacie za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej ogranicza budżet na realizację innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Obecnie z miasta Hajnówka w DPS Białowieży przebywa 11 osób, naszych mieszkańców z terenu miasta, za których z budżetu gminy MOPS wnosi opłatę za osobę średnio 3000 miesięcznie. Proszę pana o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Mój drugi wniosek dotyczy tego, że dochodzą sygnały, iż personel medyczny żąda wyrażenia zgody na poddanie się szczepieniu przeciwko COVID-19, co jest warunkiem nawiązania umowy o pracę bądź jej przedłużenia. O ile wiadomo, szczepienia przeciwko COVID-19 jest dobrowolne, więc dlaczego osoby muszą podpisywać deklaracje o chęci zaszczepienia, o ile są takie praktyki? Ilu pracowników zatrudnionych w SPZOS w Hajnówce zostało dotychczas zaszczepionych? Jak oceniane jest zainteresowanie wśród kadry pracowniczej oraz czas oczekiwania na podanie pierwszej dawki szczepionki? Wniosek trzeci dotyczy domu dziecka w Białowieży, a mianowicie jest podyktowany potrzebami pieczy zastępczej. Według mojej wiedzy sąd umieszcza dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej, jeżeli brak jest możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej lub z innych ważnych względów nie jest to zasadne. Na chwilę obecną brak jest wolnych miejsc w placówce. Najbliższego miejsca zamieszkania to jest w Białowieży. Jak wygląda sprawa procedowania powstania drugiego oddziału Domu Dziecka w Białowieży oraz czy wszyscy pracownicy z dotychczasowej kadry znaleźli odpowiednie zatrudnienie według posiadanego przygotowania i doświadczenia zawodowego? Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Bogusław Łabęcki. Pan Krzysztof Petruk, bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Troszeczkę dalsza sprawa interpelacji, ponieważ tutaj były interpelacje w sprawie protokołu z posiedzenia zarządu. Na Komisji Budżetu podjęliśmy, czy zgłosiliśmy wniosek, aby takie protokoły były nam po prostu udostępniane. Także mam nadzieję, że to tak będzie się działo. Dlaczego wystąpili z tym wnioskiem? Właśnie między innymi dlatego, że czytając protokoły z posiedzenia zarządu można zauważyć bardzo wiele fajnych kwiatków mówiących o pracy naszych instytucji. Tutaj odwołuję się do protokołu zarządu z grudnia 17 grudnia to Rady Powiatu, gdzie omawialiśmy sprawy związane z ogrzewaniem, częściowo przynajmniej, ale przede wszystkim tutaj z posiedzenia zarządu z 2 grudnia. Ponieważ do tej pory, kiedy rozmawialiśmy o szkole, o pierwszym liceum, a mija już troszeczkę czasu, odkąd jesteśmy w Radzie, nie było mowy na temat problemu z ogrzewaniem. Cały czas słyszeliśmy problemy dotyczące na przykład ogrodzenia, ale sprawa ogrzewania, nie wiem, była tam tematem tabu. I nagle okazuje się, że szkoła ma olbrzymi problem tutaj z ogrzewaniem, że na ogrzewanie idą olbrzymie pieniądze. Pani dyrektor próbuje szukać oszczędności, ale wybaczcie, jeżeli czytam w tymże protokole, kto sprawdza w szkole instalację grzewczą, i jest odpowiedź pani dyrektor, ja osobiście i pani sekretarka, to chciałbym państwu zadać pytanie, czy właściwie pani dyrekcji, dyrektorce tej placówki, na czym polega to sprawdzanie całego, że tak powiem, systemu grzewczego w tejże szkole. Druga rzecz też dotycząca tejże szkoły, akurat tutaj
mam pytanie do pana starosty albo do pana radnego Łabęckiego, ponieważ na posiedzeniu Rady Powiatu pan Bogusław Łabęcki, pan radny, sformułował taką wypowiedź dotyczącą wniosku, który był składany odnośnie tej szkoły, ale jest tam takie zdanie, chciałbym, że może, nie wiem, pan starosta albo pan radny nam to przybliżył, czyli dotyczy to tego, że zacytuję. Mam nadzieję, panie starosto, że też tam znajduje się w tym wniosku plan dotyczący przebudowy ogrodzenia wokół budynku z terenem, o którym wcześniej mówiliśmy. Ja mniemam, że chodzi to oczywiście o ten teren, który został jakby może nie przekazany, ale o którym toczyła się rozmowa jeszcze na obradach poprzedniej rady, czyli pewnie dotyczący właśnie tego miejsca, gdzie miał być postawiony pomnik poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. Jeżeli ktoś z panów mógłby mi to przybliżyć, to byłbym wdzięczny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa? Proszę bardzo, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja na początku odniosę się do tych pytań, które były sformułowane przez pana radnego Krzysztofa Petruka. Odnośnie wątpliwości co do treści interpelacji. Faktycznie no tutaj pani radca omówiła ten temat. Myślę, że wystarczająco z określeniem, co może być przedmiotem albo kto może być podmiotem interpelacji, możemy mieć pewne wątpliwości, ale pani radny, ja sam osobiście jako Bogusław Łabęcki byłem przynajmniej kilkakrotnie od 2010 roku podmiotem, mam nadzieję, że podmiotem, a nie przedmiotem, interpelacji poselskich składanych przez posłów kilku klubów parlamentarnych. Nie kolekcjonuję ich tam specjalnie, ale że tak powiem, wiem, że taka formuła dla interpelacji jest dopuszczalna. Natomiast, żeby uspokoić może troszeczkę pana wątpliwości, to powiem tylko tyle, że ta interpelacja pozwoliła mi na przyjrzenie się nieco dokładniej tematowi sposobu realizacji obowiązku edukacyjnego na terenie powiatu, nie obowiązku szkolnego, na co zwrócono mi zresztą słusznie uwagę. Po 2019 roku ustawa tutaj troszeczkę wprowadziła inne interpretacje. Ja już wtedy nie pracowałem w szkole, więc... Ale tak, przyjrzałem się nieco dokładniej sposobowi realizacji obowiązku edukacyjnego na terenie powiatu hajnowskiego i w związku z tym za pośrednictwem Komisji Spraw Społecznych na ostatnim posiedzeniu złożyłem takie zapytanie dotyczące regulacji na terenie powiatu, czyli będziemy, mam nadzieję, mieli taki obraz dotyczący całości powiatu, a nie jednej osoby. Natomiast uczeń, który jak gdyby sprowokował tę interpelację, no, mieszka na terenie gminy Białowieża. Rozmawialiśmy z radnym Mateuszem Gutowskim na ten temat. No i jak mówię, mam nadzieję, że teraz informacja udzielona Komisji Spraw Społecznych przybliży nam jak gdyby ten temat właśnie z perspektywy całego naszego powiatu. Natomiast no pan starosta tutaj, jeżeli chodzi o to drugie pytanie dotyczące terenu przy szkole, przy pierwszym LO, no tak, tak, to dobrze pan wydedukował, że chodzi o ten teren, który
był już w przeszłości rozpatrywany jako miejsce możliwej lokalizacji pomnika marszałka Piłsudskiego. Ten temat wrócił, zresztą wrócił na sesji Rady Powiatu, wrócił w rozmowach różnych. Mam nadzieję, że też będzie miał jakąś swoją kontynuację. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego budynku, chociażby w zakresie ogrzewania, no to nie jest też to tak, że gdzieś tam się znienacka ten temat pojawił, bo on w całości funkcjonowania szkoły oczywiście też był brany pod uwagę. To może tyle w kwestii odpowiedzi panu radnemu. Natomiast chciałbym złożyć dwa wnioski. Panie starosto, wczoraj przesłałem skargę mieszkanki na funkcjonowanie połączeń kolejowych między Hajnówką a Białymstokiem. Przesłałem też do pana wiadomości. To skarga, która trafiła docelowo do spółki Polregio, która te połączenia kolejowe pomiędzy Hajnówką a Białymstokiem obsługuje. No, są tam problemy wynikające z wadliwości taboru kolejowego, który spółka zabezpieczyła na tę trasę. Ja chciałbym się zwrócić do pana starosty, żeby niejako nawiązując do tej skargi, która już wpłynęła do Polregio, żeby starostwo też zwróciło się o udzielenie nam takiej informacji, ile od początku funkcjonowania tych połączeń, oczywiście w 2021 roku, no nie mówię o latach 70., ale w 2021 roku, kiedy uruchomiono te połączenia, ile w tym czasie połączeń odbyło się przy pomocy taboru kolejowego, ile było zrealizowanych przy pomocy taboru kolejowego, ile przy pomocy komunikacji zastępczej oraz ile zupełnie zostało odwołanych i ile się w ten sposób zupełnie nie odbyło. Mieszkańcy Hajnówki bardzo dużo nadziei łączą z tym połączeniem. Ja osobiście także. Jedna trasa do Białegostoku jest już nieczynna ze względu na remont. Druga być może niebawem będzie unieruchomiona. Wiele osób tak naprawdę dojeżdża do Białegostoku do pracy i jesteśmy zainteresowani tym, żeby te połączenia odbywały się regularnie i żeby było można liczyć na kolej tak, jak było to przed wojną, nie tylko jeżeli chodzi o czas przyjazdu, ale także o odbyte kursy. Drugi wniosek, panie starosto, dotyczy zabezpieczenia sanitarnego w związku z obostrzeniami związanymi z epidemią COVID-19 na terenie szpitala powiatowego w Hajnówce. I tutaj chodzi mi głównie o to, jak zabezpieczony jest budynek w ciągach komunikacyjnych na jego terenie oraz przy poczekalniach, czy na terenie poczekalni, szczególnie do gabinetów specjalistycznych, a jeszcze z uwzględnieniem gabinetów, które są na terenie szpitala wynajmowane. Wiem, że pan dyrektor odprawił z kwitkiem, znaczy właściwie sekretarka pana dyrektora odprawiła z kwitkiem klienta szpitala, który miał zastrzeżenia. Ostatecznie sprawa o zabezpieczenie monitoringu z terenu szpitala trafiła chyba na policję i policja ten monitoring miała zabezpieczyć. Tam chodzi głównie o jakieś takie rozwiązania logistyczne, tak? Jeżeli prywatny gabinet obsługujący naszych pacjentów ma jakąś listę wyznaczonych na godziny pacjentów, to trochę bez sensu jest, że na te same godziny przywożeni są pacjenci z oddziałów szpitalnych. W ten sposób kumuluje się na małych przestrzeniach korytarzowych naprawdę bardzo dużo osób.
z tym, jak to się odbywa, to już mówię, może ten monitoring będzie odpowiadał, ale wydaje mi się, że dyrekcja szpitala no nie może w taki prosty sposób odpowiedzieć, że to prywatna firma wynajmuje pomieszczenia i w związku z tym oni umywają ręce, tak? No tylko jest administrator budynku, który powinien o to zadbać. I teraz na zakończenie wrócę do sprawy, która była przedmiotem dyskusji naszej na poprzedniej sesji, ale też która no, trochę się odbiła, powróciła w taki sposób dla mnie może nieoczekiwany, ale powróciła w czasie spotkania w poniedziałek ostatni, 22 lutego po Komisji Spraw Społecznych. Powróciła na spotkaniu dotyczącym powołania, utworzenia klasy wojskowej przy pierwszym ELO. Pan przewodniczący Rady Powiatu w czasie dyskusji sformułował taki postulat, żeby pierwsze liceum ogólnokształcące przenieść do budynku zespołu szkół zawodowych. Uczynił to jako przewodniczący Rady Powiatu, czyli bardzo ważna osoba w powiecie. Uczynił to też przy okazji pobytu czy rozmowy z naszymi partnerami, których traktujemy poważnie, którzy włączyli się w projekt przygotowania czy uruchomienia takiej klasy. Pan przewodniczący oczywiście ma prawo mieć swoje zdanie i tutaj ja wcale tego prawa panu przewodniczącemu nie odbieram, proszę mnie źle nie zrozumieć. Natomiast, panie starosto, proszę zwrócić uwagę, że to kolejna w naszej kadencji sytuacja, kiedy pojawia się w przestrzeni publicznej no, sformułowany taki projekt, założenie, pomysł i trzeba by było na to w jakiś sposób zareagować. Ja bym, panie starosto, chciał od pana publicznej deklaracji, którą pan już składał kilka miesięcy temu na sesji, ale też składał pan ją ostatnio, że będzie pan starał się tę szkołę przed takimi pomysłami zachować. Chciałbym, żeby pan jasno sprecyzował swoje stanowisko dotyczące przyszłości pierwszego liceum ogólnokształcącego w Hajnówce. W perspektywie tej wypowiedzi pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, proszę mi też pozwolić teraz odczytać jedno oświadczenie Rady Pedagogicznej pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Hajnówce. Rada Pedagogiczna poprosiła mnie o to, żebym odczytał to oświadczenie ze względu no, na sytuację epidemiczną. Tak? Nauczyciele nie wiedzieli, czy kiedy pojawią się na sesji, czy będą mogli tutaj uczestniczyć w niej, czy będą mogli odczytać. Stąd skierowano tą prośbę do mnie. Tutaj są podpisy nauczycieli, którzy to stanowisko przygotowali. I ja odczytam je, później je złożę oczywiście na pana ręce. Mam też tutaj przygotowaną wypowiedź pani dyrektor pierwszego liceum dotyczącą dyskusji na ostatniej sesji, kiedy no, pojawił się też pomysł odwołania dyrektora. Mam nadzieję, że oba te dokumenty zostaną włączone do protokołu z naszej sesji, bo warto, żeby mieszkańcy też mogli się z tym stanowiskiem zapoznać.
Oświadczenie Rady Pedagogicznej pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce. Po zapoznaniu się z nagraniem 16 sesji Rady Powiatu w dniu 17 grudnia 2020 roku przekazujemy swoje stanowisko w sprawie zarzutów stawianych pani dyrektor Wioletcie Januszkiewicz oraz przez pana Eugeniusza Saczkę i panią Joannę Kojło. Bulwersujący jest fakt i niezgodny z dobrą tradycją, że przewodniczący Rady Powiatu zamiast stać na straży porządku i rzetelności obrad wprowadza atmosferę agresji, przyjmuje postawę ataku, wypowiada się w imieniu nauczycieli pierwszego ELO, którzy nie podzielają jego opinii. Szczególnie nieetyczne jest to, że przewodniczący Rady Powiatu, który był wieloletnim dyrektorem szkoły, a obecnie pracuje jako emerytowany nauczyciel w drugim liceum z dodatkową nauką języka białoruskiego, przekazuje nieprawdziwe informacje na temat działań pani dyrektor Januszkiewicz. Ponadto z wypowiedzi pana Saczki, ale także pani Kojło, wynikało, że nie mieli oni podstawowej wiedzy na temat subwencji oświatowej, co świadczy tylko o braku kompetencji wyżej wymienionych osób, które na obrady sesji przychodzą nieprzygotowane merytorycznie, nie mając oporów, by przekazywać opinii publicznej nierzetelne informacje. Takie działania, z którymi zresztą zetknęliśmy się nie po raz pierwszy, szkodzą naszej placówce i sprawiają wrażenie celowych. Po czym następują podpisy nauczycieli. Na tą chwilę dziękuję. Jak rozumiem, temat będziemy jeszcze dzisiaj kontynuowali. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Mateusz Gutowski. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, ja trochę w nawiązaniu do tematu, który już był dzisiaj poruszany odnośnie Puszczy Białowieskiej, też w nawiązaniu do tego pisma, które pozwoliłem sobie za pośrednictwem Biura Rady Powiatu do państwa rozesłać. To pismo dotyczące zintegrowanego planu ochrony i zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO, Puszcza Białowieska. One było de facto skierowane do posła Baszki, do państwa wiadomości. Ja już wiem, że poseł Baszko się tym zajmuje. Wiem również o tym, że w poniedziałek wyszło pismo od trzech wójtów gmin puszczańskich, czyli od wójta Narewki, wójta Hajnówki i wójta Białowieży. Ale też prosiłbym pana starostę, czy zarząd powiatu generalnie, żebyśmy się tym tematem zajęli i też przyjęli jakieś stanowisko. Stanowisko do ministra środowiska i klimatu bodajże teraz, tak się to nazywa. Ja wiem, że my w sprawie Puszczy mnóstwo stanowisk zajmowaliśmy i to nie tylko w tych latach, ale to jest naprawdę niezwykle istotne. Jeśli my tego planu, jeśli Lasy Państwowe tego planu nie opracują do końca 2021 roku, to w szczególności dla samorządów puszczańskich, czyli Białowieży, Narewki i Hajnówki, to będzie dramat. A rozwiązania prezentowane na tym zespole eksperckim, gdzie są ludzie z różnych środowisk, są naukowcy, są przedstawiciele lasów, są przedstawiciele samorządów, mogłyby być, jeżeli by zostały przez ministerstwo przyjęte, a one są zgodne z tymi wytycznymi UNESCO, mogły być bardzo korzystne dla mieszkańców. Tutaj ja w tym zespole eksperckim nie byłem, ale była na przykład z Białowieży pani profesor Bogumiła Jędrzejewska, która ona mi w sumie zwróciła uwagę, że od roku ten zespół przez COVID się nie spotyka, ale nawet pisma, które były wysyłane gdzieś tam wcześniej, w szczególności te dotyczące strefowania, czyli de facto tego, czy będzie ochrona czynna, a może być na tym terenie dziedzictwa UNESCO, pozostają bez odpowiedzi. A to już było stanowisko wypracowane przez jakby wszystkich uczestniczących. Teoretycznie ja się dziwię, że na razie, dziwię się, trochę ironizuję, bo dziwię się, że organizacje ekologiczne nie szumią o tym, że to stanowisko jest, że ten plan nie jest jeszcze wypracowany, jeszcze jest tyle zaległości. Odpowiedzmy, ja to państwu wysłałem w tamtym tygodniu, od tego czasu
powiedzmy z nieoficjalnych informacji, ale uważam, że mogę je powiedzieć. Zobaczymy, co pan minister odpisze posłowi Baczce, co odpisze wójtom. O ile odpisze, bo wiem, że zespół ekspercki rok temu wystąpił z pismami do ministerstwa i nie ma na nie odpowiedzi, ale z informacji, które zdobyłem, wynika, że problem nie leży po stronie Lasów Państwowych. Lasy Państwowe na bieżąco wszystko przekazują do ministerstwa, tylko te dokumenty zalegają w ministerstwie. I pozostaje pytanie, ja na nie nie znam odpowiedzi, ja nie będę sobie tutaj wróżył, czy to jest wynik niekompetencji tego ministerstwa, czy celowe działanie. Ja wiem, że to jest brutalne, co mówię, ale jeżeli lasy, które mają za zadanie to opracować, robią to, co mają robić. I one się nie mogą doczekać od ministerstwa żadnych odpowiedzi, wytycznych i tak dalej, no to musimy reagować, bo być może ktoś w Warszawie ten cały plan ma gdzieś. Przepraszam za kolokwializm, ale my go nie mamy. A tak jak mówię, opinia jest zarówno samorządowców, bo rozmawiałem z tymi trzema wójtami, jestem na bieżąco z nimi w kontakcie, ale również naukowców, którzy jak wiemy, z którymi jak wiemy nie zawsze było nam po drodze, że opracowanie tego planu jest ogromną szansą dla samorządów, jeśli się weźmie pod uwagę głos tych samorządów. Z tego co wiem, to podczas tych zespołów eksperckich ten głos był brany, uwagi do choćby strefowania były wzięte pod uwagę. Więc musimy tutaj, Lasy Państwowe podlegają ministerstwu, tak? Musimy pana ministra pogonić tak naprawdę do roboty. I uważam, że jak najbardziej, oczywiście można zadać pytanie, co to da, bo to tylko apel Rady Powiatu, no ale my jesteśmy tutaj tą lokalną przedstawicielami lokalnej społeczności, więc chociaż spróbujmy, ja bym prosił pana starostę, żeby takie stanowisko przygotować, bo uważam, że czym ich więcej, tym lepiej. No, mówię, mamy luty. Do końca 2021 roku został czas do opracowania, a w tych dokumentach tak naprawdę jest opracowany tylko plan przeciwpożarowy. A jest kupa innych rzeczy. Turystyka, to strefowanie, tak? Które na początku, z tego co wiem, w ogóle na przykład w gminie Białowieża nie przewidziano, znaczy w nadleśnictwie, na terenie nadleśnictwa Białowieża nie przewidziano w ogóle wycinki, ale dzięki właśnie spotkaniom zespołu eksperckiego udało się wypracować stanowisko, że będzie strefa, gdzie ta wycinka będzie prowadzona i ochrona czynna. I z tym się również naukowcy zgodzili. Naukowcy, którzy mówią, z którymi nie zawsze było nam po drodze, mieliśmy różne poglądy, ale tu widzą tą potrzebę i widzą też szansę. Ja uważam, że my też powinniśmy zobaczyć szansę, że opracowanie tego planu może być dla nas korzystne. Już nie mówię, że to, znów posłużę się kolokwializmem, to jest obciach na cały świat, jeżeli tego Polska nie wypracuje. No naprawdę i powinniśmy do tego dążyć i taka prośba do pana starosty, żeby zarząd się spotkał, takie stanowisko wypracował. Myślę, że wszyscy radni będą jakby za tym, żeby takie pismo do pana ministra złożyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Petruk. Wysoka Rado, Panie Starosto. Pan Radny Łobęcki wspomniał o spotkaniu w poniedziałek dotyczącym między innymi, czy przede wszystkim utworzenia klasy wojskowej. Jest mi troszeczkę przykro, że nie zostałem na to spotkanie, nie wiem, poinformowany czy zaproszony. Widocznie nie jestem godny na to, żeby rozważać takie tematy. Ale w informacji z pracy zarządu z 17 lutego spotkałem. Jest to krótka informacja mówiąca, że koszt utrzymania takiej szkoły, takiej klasy wojskowej w 4-letnim cyklu może wynieść około 150 tysięcy. To jest jedna informacja, która do mnie dotarła odnośnie tej klasy. Druga, która powinna dotrzeć, to czy zostało zrobione rozeznanie rynku. Czyli inaczej biorąc, czy do szkół, z których absolwenci będą zasilali, czy będą szli do szkół średnich w powiecie hajnowskim,
została wysłana jakakolwiek ankieta, bo do mojej szkoły taka ankieta nie dotarła, do klasy ósmej, do klasy siódmej, czy uczniowie z tychże klas przewidują obranie kierunku klasy wojskowej. Bo komu my mamy tą klasę wojskową tworzyć? To jest jedno. Kolejnym aspektem, to chciałbym się zapytać, może ktoś z Państwa wie, z Państwa radnych, Pan Starosta, czy istnieje jakiś chociaż wstępny dokument, który należałoby wysłać do Ministerstwa Obrony Narodowej, mówiący o utworzeniu tej klasy. Jeżeli istnieje taki dokument wstępny, to chciałbym, żeby ktoś mnie z tym dokumentem zapoznał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że o ile pamiętam, to chyba do 31 marca należy wysłać wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o utworzenie takiej klasy. A mamy miesiąc na zapięcie tychże działań. Rada Powiatu musi podjąć uchwałę, tak, o ile pamiętam? Czyli najprawdopodobniej do 31 marca, może pan starosta mnie tutaj poprawi, będzie trzeba zwołać, przepraszam, pan przewodniczący będzie musiał zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Powiatu. Czyli chciałbym uzyskać dwie informacje. Czy taka ankieta, czy badanie rynku dotyczące tego, że uczniowie z naszych szkół, z powiatu hajnowskiego faktycznie widzą wybór kierunku właśnie szkoły wojskowej, i drugie dotyczące tego podstawowego dokumentu, nie wiem, przynajmniej takiego przygotowaniu dotyczącego właśnie utworzenia tejże klasy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Ostapczuk. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Najpierw może pokrótce, ja rozumiem, że pan starosta zabierze w tej kwestii głos, natomiast dla radnego Petruka chcę odpowiedzieć, że takiej ankiety nie ma. Pani dyrektor, wrzucając nam, chcę od razu powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwko powstaniu tej klasy. Natomiast pani dyrektor to robi na zasadzie, no, powiem kolokwialnie trochę może, wrzutki. Jesteśmy traktowani jak w plecaku, to stado szczurów, którym się wkłada kij od czasu do czasu, żeby zamieszać, niech się gryzą. I tak to wygląda, bo na spotkaniu panie radny Łabęcki, na którym pan również uczestniczył ze służbami, pani dyrektor zaklinała się, że wysyła nam pismo, że zostało wysłane nam pismo z Rady Pedagogicznej, którego do dnia dzisiejszego poczta nie dostarczyła. Jak się dowiedziałem, to pani dyrektor dostarczyła je z przeprosinami osobiście. A pan dzisiaj występuje, jak rozumiem, znowuż jako listonosz chyba, no bo skoro poczta sprawuje się źle na naszym terenie, to pan ich wyręcza i przynosi pan kolejne pismo od Rady Pedagogicznej. No, jest to trochę nie w porządku, bo już nie mówię, że jako merytoryczny jednak radny, no porusza się pan na dość grząskim teraz terenie. Organ prowadzący powinien wiedzieć o takich rzeczach. Jeżeli rozmawiamy poważnie na temat szkoły i powstania, to pani dyrektor nie powinna nam robić takiej wrzutki i iść na urlop, tylko zająć się tym tematem. Oczekujemy traktowania nas w sposób, no przynajmniej tak jak pan dzisiaj mówił, podmiotowy, a nie przedmiotowy. Jeżeli rozmawiamy o klasie, jak wspomniałem, rzetelnie i chcemy, żeby ona powstała, to też oczekujemy współpracy od osób, które są tym zainteresowane. Wspomniał pan dzisiaj o ogrzewaniu i powiedział pan, że temat ogrzewania był podejmowany. To ja oczekuję od pana pism, jak rozumiem, które są w pana posiadaniu, które w poprzedniej kadencji pan wysyłał do poprzedniej rady, do poprzedniego tutaj starosty, który jest dzisiaj obecny w
w sprawie właśnie tego, że źle się dzieje w szkole, że nie ma ogrzewania, że no, ogrodzenie jest w fatalnym stanie, że fotowoltaika nie została tam zamontowana, że w ogóle ogólnie źle się dzieje. Miał pan swojego przedstawiciela w postaci przewodniczącego rady, który chyba był zorientowany w tych tematach, więc oczekuję, że takie pisma pan ma i je przedstawi, bo jak powiedziałem, powiedział pan, że temat ogrzewania był podejmowany niejednokrotnie, więc rozumiem, że ja takie też pisma lub temat, gdzie mogę się z tym zapoznać, otrzymam. A na temat, myślę, dalszego postępowania w sprawach powstania tej szkoły, czy też ogrodzenia i ogrzewania, to wypowie się pan starosta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Łabęcki. Panowie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado, ad vocem. Nie do końca zrozumiałem, ja mam panu przedstawić te dokumenty dotyczące ogrzewania i ogrodzenia z poprzedniej kadencji? Z poprzedniej kadencji? Rozmawialiśmy chociażby o tym, przygotowując plan pozyskania środków na zagospodarowanie tego budynku z panem starostą. Panie radny, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, pewnie pan starosta, ale panie starosto, jeżeli pan pozwoli, to dwa zdania jeszcze ja wcześniej powiem. Może będzie panu łatwiej odpowiadać. Zanim odpowiem też panu radnemu, to zacytuję państwu dwa zdania, może trzy. Wprowadzenie danych do SIO lub ich brak jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości tych danych przez dyrektora szkoły. Pani dyrektor nie złożyła tego w terminie. Po interwencji naszej, pani naczelnik Wydziału Oświaty 4 listopada, pani dyrektor złożyła nam też wyjaśnienie i no niestety termin 2 listopada obowiązywał. Wszystkie szkoły. Także tutaj 7 tysięcy złotych niestety starostwo będzie musiało ponieść. Bo nauczyciele niczemu nie są winni, a już dalszą kwestią z panią dyrektor będziemy z nią prowadzić rozmowy. Czy jest jeszcze coś? Czy jeszcze coś może? No, taki zapis. Panie radny Łabęcki. Wie pan, kto dzisiaj głosował za przyjęciem tego zdania? Radny Bogusław Łabęcki. Więc jeżeli ja domagałem się wyjaśnienia tej sprawy na piśmie od starosty i od zarządu, to co takiego złego zrobiłem? Brakuje nam 7 tysięcy i pan dzisiaj to potwierdził. Bo wszyscy radni przed głosowaniem protokołu powinni się z nim zapoznać. To jest cytat z dzisiejszego przyjętego protokołu. 7 tysięcy przepadło. Jest wyjaśnienie pana starosty, co się stało. Część nauczycieli nie złożyło wniosku o dofinansowanie 500 zł. W związku z tym te pieniądze można było przeznaczyć dla innych nauczycieli tej szkoły, którzy złożyli wnioski, ale nie byli wykazani w SIO. I jest to zgodne z prawem. Bo ja zadałem pytanie, czy można z budżetu starostwa powiatowego przeznaczyć na to środki. I oczywiście nie można. Ale jeżeli zostały z tego względu, że kilka osób nie złożyło tych wniosków, po prostu nauczyciele nie zakupili, nie mieli rachunków, nie złożyli. I dzięki temu wybrnęliśmy z tej sytuacji. Bo gdybyśmy
Gdyby wszyscy nauczyciele złożyli te wnioski, to tych 7 tysięcy by brakowało. I Pan dzisiaj swoim głosowaniem, my wszyscy, potwierdziliśmy słowa pani wicestarosty, że jest to niedopatrzenie, nie wprowadzenie danych do SIO. To jest moje wyjaśnienie. Druga rzecz. Niech pan znajdzie w tym protokole, gdzie jest jakikolwiek wniosek o odwołanie dyrektora szkoły. Ja panu przeczytam, niech pan nie szuka. Zapytałem, proszę mi przedstawić, jaka jest możliwość odwołania dyrektora w czasie kadencji. Koniec cytatu. Pan to odbiera do pani dyrektor koniecznie, tak? To było ogólne pytanie, tak jak pan zadaje dziesiątki, setki pytań na sesji Rady Powiatu ogólnych. I otrzymałem odpowiedź. Pan też otrzymał. Ta odpowiedź brzmi praktycznie nie można. I sprawa jest zamknięta. Nie mam prawa zapytać. Każdy z nas, ja nikomu z państwa nie bronię do zadawania pytań. Mamy do tego prawo. Pamięta pan takie stwierdzenie? Mam nadzieję, że te osoby już nigdy nie będą miały nic wspólnego z tą szkołą. Które stwierdzenie jest gorsze? Czy zapytanie, jaka jest możliwość odwołania, czy określenie konkretnych dwóch osób na sesji z informacją i z prośbą, z nadzieją, że te osoby już nigdy nic nie będą miały wspólnego z tą szkołą. Niech pan poszuka w protokołach. Pan to znajdzie. Jeżeli pan szuka uczciwości, to niech pan dobrze szuka. Ja tej szkole nie życzę nic złego. Powiem odwrotnie. Jeżeli będziemy mieli silne liceum polskie, dobre, o wysokim poziomie nauczania, to skorzystają na tym inne szkoły w Hajnówce, bo będzie konkurencja. Nie ma nic lepszego jak konkurencja. I my swoimi działaniami, takie jest moje zdanie, powinniśmy doprowadzić do tego, żeby te obie szkoły były silne, mocne, miały dobre wyniki, a ich absolwenci dostawali się na najlepsze uczelnie. To jest nasze zadanie. A jeżeli na spotkaniu przedwczorajszym, w poniedziałek, przychodzi osoba i jest przedstawiana na spotkaniu jako szef PiS-u w Hajnówce, gdzie mamy mówić o perspektywie liceum polskiego, dlaczego nie ma szefa na przykład Lewicy, PO? Bo była kiedyś taka zasada, ja już długo nie jestem dyrektorem, żeby politykę trzymać jak najdalej od szkoły. Nawet było zalecenie kuratorium oświaty. Przed żadnymi wyborami nie wpuszczać żadnych partii politycznych do szkół. Szkoła powinna być apolityczna. To wy robicie krzywdę tej szkole, wprowadzając do niej politykę. To nic innego, to jest polityka. Kwestia mojego stwierdzenia na tym spotkaniu odnośnie klasy wojskowej w zespole szkół. Tak, tak to zostało sformułowane. Ale proszę sprawdzić. Mamy 3 wojskowe klasy w województwie podlaskim. Augustów, Ciechanowiec, Dąbrowa Białostocka. Wszystkie 3 są w zespołach szkół. Ciechanowiec ze szkołą branżową, Dąbrowa Białostocka podobnie. A my, to nie jest temat dzisiejszego spotkania, ale ponieważ pan zapytał, to panu odpowiem. A my chcemy zrobić klasę wojskową 22-osobową, w szkole, która przyjmuje 26 uczniów.
Wczoraj na tym spotkaniu padło takie pytanie. Pan pamięta, zapytałem. Ilu uczniów szkoła przyjęła w tym roku? 26. A my chcemy zrobić klasę wojskową, która musi być 22-osobowa. Musi. Nie ma innego wyjścia. Nie będzie dofinansowania, jak będzie mniejsza. Co zrobimy z tymi 4 uczniami? Gdzie oni pójdą? Utworzymy klasę ogólną dla 4 uczniów? A jeżeli zbierzemy 22 osoby do klasy wojskowej, a 10 uczniów będzie chciało się uczyć w liceum ogólnokształcącym, to co my wtedy zrobimy? To jest pytanie do wszystkich. To co my wtedy zrobimy? Odmówimy utworzenia 10-osobowej klasy? Nie odmówimy. My mamy jako organ prowadzący obowiązek, żeby dziecko mogło pójść do liceum ogólnokształcącego i to niekoniecznie z dodatkową nauką języka białoruskiego, tylko do liceum ogólnokształcącego. Jest taki obowiązek. Jeżeli mamy taką sieć, musimy przyjąć tych uczniów. Doprowadzimy, że wtedy będą klasy 10-osobowe niektóre. I my rozmawiamy od 2 lat o oszczędnościach i my rozmawiamy cały czas, że musimy dokładać 2 miliony do subwencji, a chcemy kolejną szkołę, kolejną klasę otworzyć, do której będziemy dokładali jeszcze więcej pieniędzy? Czy 4 miliony, jak tu koledzy pokazują? To nie lepiej zorganizować dodatkowe zajęcia dla tej młodzieży, żeby na maturze na 26 osób wszyscy zdawali, a nie tylko połowę maturę? Czy to nie jest lepsze? Proszę oddzielić politykę i tylko pomyśleć o dzieciach i pomyśleć o ich rodzicach. Czego oni od nas chcą? Czego oni chcą od szkoły? Chcą, żeby przygotować dzieci do egzaminu maturalnego i żeby te dzieci mogły pójść na dobre szkoły, po których będą mieli zawód i po których dostaną się do doskonałej pracy. A my chcemy zrobić klasę wojskową. Ktoś pytał, czy coś jest napisane odnośnie wniosku. Jest. Pani dyrektor napisała. Zacytuję. Nasi absolwenci będą mieli wstęp do Wojsk Obrony Terytorialnej. Panie radny, pamięta pan na spotkaniu? Ponieważ martwię się o losy tych dzieci. Zapytałem, czy dostaną dodatkowe punkty, jeżeli będą chcieli zdawać na uczelnie wyższe. Pamięta pan, jaka padła odpowiedź? Pamiętam. Tak. Sprawdziłem. Jest rozporządzenie ministra obrony narodowej odnośnie kwalifikacji na wojskowe studia. Nigdzie. W żadnym punkcie nie ma zapisanego, że dostaną dodatkowe punkty za klasę wojskową. W żadnym. Ktoś skłamał? Powiedział, a nie wiedział? Na tym budujemy naszą współpracę? To są fakty, można to sprawdzić. Mam nawet to rozporządzenie. Jeszcze raz, szanowni państwo, wszystkich o to proszę. My musimy dążyć do tego, żeby nasze obydwa licea i technika były konkurencyjne w stosunku do szkół białostockich, najlepszych szkół białostockich. I wtedy będziemy mieli nabór. Natomiast jeżeli będziemy wprowadzali politykę i jednych bronili, obojętnie co zrobią, bo to nasi, to musimy ich bronić, a do innych będziemy się czepiali, bo to nie nasi, to nic nie zrobimy. To dzieci nasze będą stąd uciekały. Bo najważniejszy jest poziom nauczania. Proszę się zastanowić, każdy we własnym sercu, we własnym sumieniu. Do kogo, do jakiej szkoły byście oddali swoje dzieci? Czy do tych, gdzie są wyniki bardzo dobre na maturze i zdają na wyższe uczelnie i fantastyczną mają później pracę? Czy do szkoły, gdzie te wyniki są najniższe? I o co tu walczyć? Problem tej szkoły nie rozwiążemy ani ja, ani pan, ani żadna rada.
Problem może się rozwiązać sam wewnątrz szkoły. Nie pisząc jakiejś skargi, nie pisząc jakiejś petycji. To do niczego nie prowadzi. Trzeba usiąść w szkole bez nikogo. Bez Saczki, bez Łabeckiego, bez Kiepki, bez nikogo. Rada pedagogiczna powinna podjąć słuszne decyzje, co robić. Bez żadnych podpowiedzi z boku, bo oni wiedzą najlepiej. Cała rada. I wtedy będziemy za 2-3 lata cieszyli się, że mamy dwie dobre szkoły licealne. Nie wyobrażam sobie, żeby w Hajnówce nie istniało liceum polskie. Jest to niemożliwe. Na tym terenie, gdzie mieszka mniejszość białoruska, ale nie tylko, muszą być dwie szkoły, dwa licea ogólnokształcące. Możemy tylko dyskutować, w jakiej formie. Szanowni Państwo, o tej szkole, o której mówię, Augustów, tam jest liceum technikum. Nie przeszkadza to. Dwie szkoły funkcjonują w jednym budynku, przy jednej dyrekcji. I to są dobre szkoły. I liceum jest dobre, i technikum jest dobre. To nie ma żadnych problemów, żeby takie dwie szkoły razem funkcjonowały. To chyba tyle. Proszę bardzo, pan radny moment. Pan starosta wybaczy, że tak uprzedzę tak odpowiedź, ale chciałbym tak na bieżąco kilka rzeczy usystematyzować. Panie przewodniczący, zaznaczyłem, że pan ma prawo w mojej ocenie do swoich opinii. Dzisiaj o tym też mówiłem. Później w protokole będzie pan mógł się o tym przekonać, jeżeli to pana uwadze umknęło. Oczywiście ma pan prawo do swoich opinii. To jest właśnie cenne w naszych obradach, że każdy ma prawo je wyrażać. Odniosę się do głosowania nad protokołem z poprzedniej sesji. Oczywiście, że głosowałem za przyjęciem tego protokołu. Jest rzetelnie przygotowany. Wypowiedzi są przedstawione w takiej formie, w jakiej były prezentowane na sesji. Nie ma żadnych skrótów, nie ma żadnych wad ten protokół, więc czemu miałem zagłosować przeciwko niemu? Dlatego, że się nie zgadzam z danymi, które tam prezentowała ta czy inna osoba. No prezentowała, więc mogłem się do tego odnieść na sesji. No stąd też wynika dyskusja, tak, z różnicy zdań, więc ja wiem, kto co powiedział i no, w protokole jest to zapisane, jest to uwzględnione, więc głosuję za jego przyjęciem. Gdyby tak nie było, gdyby na przykład usunięto jakąś wypowiedź, wtedy tak, wtedy bym zagłosował przeciwko temu. Natomiast no, dzięki temu, że mamy ten protokół, możemy się właśnie do niego odnosić. W mojej ocenie on nie posiada żadnych wad i dlatego zagłosowałem za jego przyjęciem. To jest naturalne. Co do uwagi radnego Krzysztofa Petruka i do uwagi pana przewodniczącego, no chcę zwrócić uwagę, znaczy chcę wyjaśnić, że to nie ja byłem organizatorem spotkania w poniedziałek 22 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia klasy wojskowej w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Dowiedziałem się o tym spotkaniu. No, nie przyszło mi do głowy, żeby zadzwonić do wszystkich osób, które z nami, zapytać, czy też wiedzą o tym spotkaniu. Jak gdyby to jest rola organizatora, żeby takie rzeczy uwzględnić. Lista gości, panie przewodniczący, też była ustalana przez organizatora. Ja nie byłem organizatorem. Co do zaskoczenia przez zarząd powiatu
pomysłem na utworzenie tej klasy. Ja odpowiem tak, że ja pierwszą informację o projekcie utworzenia tej klasy przeczytałem z informacji o pracach zarządu powiatu. Także no to też mógłbym mówić, że mnie nikt wcześniej nie poinformował, no ale z jakiej racji właściwie mnie ma ktoś informować? No ale został ten projekt przedstawiony przez pana starostę i tyle. Nie będę mówił, że zwracałem uwagę już wcześniej na to, że powinniśmy sprawami oświatowymi zajmować się w styczniu. Zawsze, a nie w lutym, że luty jest już takim momentem, kiedy faktycznie terminy bieżące biegną i trudno nad tymi terminami zapanować. Spotkało się to wtedy z różnymi reakcjami, dość, że no, przyjęto jednak termin lutowej sesji na jak gdyby początek tych naszych spotkań, obrad i komisji w roku kalendarzowym. Oczywiście, że lepiej by było, gdybyśmy ten temat poznali wcześniej, przyznaję. Przyznaję, że chciałbym też z dokumentacją zapoznać się wcześniej, bez tych wad, które i pani radna Rygorowicz wykazała i pan radny Ostapczuk. No, ja też jestem zainteresowany, żebyśmy na takie rzeczy nie trafiali. I tutaj się łączę z państwem, że tak, oczywiście takie musimy wymagać jak gdyby trochę innych standardów. Tak. Natomiast przed chwilą też padła istotna deklaracja z ust pana przewodniczącego dotycząca tego, że nauczyciele w tej szkole powinni sami usiąść bez udziału żadnych osób z zewnątrz i ustalić jakąś strategię działania. Panie przewodniczący, więc mi się wydaje, że to oni ustalili, tak? I to jest ich pomysł na tą szkołę na tym etapie. Więc my powinniśmy zrobić to, co do nas należy, żeby faktycznie spróbować tym osobom, nauczycielom tej szkoły, spróbować takiego rozwiązania, jakim jest klasa wojskowa. Natomiast, panie przewodniczący, bo obaj otrzymaliśmy te wyjaśnienia dotyczące zakupu, czy inaczej, refundacji środków na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli, te tak zwane 500+ w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli na naukę zdalną. Z tych informacji, panie przewodniczący, wynika, że otrzymaliśmy pieniądze na potrzeby 120 nauczycieli, czyli 60 tysięcy, że tyle wniosków zostało złożonych i taką kwotę rozdysponowaliśmy. Ja rozumiem, że no, ktoś mógł oczekiwać, że będzie tych środków znacznie więcej. Tylko ja mam takie pytanie, jeżeli mamy 120 nauczycieli i tych 120 nauczycieli składa wnioski i 120 nauczycieli dostaje to dofinansowanie, no to czemu, z racji na co powinniśmy otrzymać tych środków więcej? Jeżeli ktoś ma w rodzinie określoną ilość dzieci, no to dostaje środki z 500+ na każde dziecko. No ja nie oczekuję, że nagle dostanę środki na dwoje dzieci więcej niż posiadam, tak? Panie radny, mogę panu od razu wyjaśnić? Mhm. Tak, ad hoc. Kiedy indziej były przyznawane środki, a kiedy indziej były rozliczane środki. Środki były przyznane znacznie wcześniej, natomiast nauczyciele mieli znacznie dłuższy okres czasu na składanie wniosków. A więc te pieniądze były przeznaczane dla organu prowadzącego na podstawie wykazu SIO, a nie złożonych wniosków. I gdyby wszyscy nauczyciele byli wykazani w SIO, to byśmy tych pieniędzy dostali znacznie więcej, czyli też po te 500 zł na tego każdego nauczyciela, który tam nie był wykazany. I jeżeli ci nauczyciele nie złożyliby ich wniosków, nie złożyliby wniosków o dofinansowanie,
to ministerstwo swojej dobroci powiedziało, że starostwo, to nie naszym, ale wszystkim organom, nie będą tych pieniędzy zabierali, natomiast organy te pieniądze rozdysponują. I w takiej sytuacji można było za te pieniądze na przykład kupić 2 komputery dla na przykład dzieci do którejś sali. A tak wydaliśmy te pieniądze na tych nauczycieli, którzy nie byli zgłoszeni. Czego pan jeszcze nie rozumie? To jak gdyby miało być zakończenie mojej wypowiedzi na ten temat, bo ja chciałem po prostu zawnioskować o informację, ilu nauczycieli... Ale ta informacja nie, jest. Nie złożyło tych wniosków. No ale taka jest informacja. Znaczy, taką dostaliśmy. Ale jest tutaj ta informacja może ilu? Może pan starosta wyjaśni, bo ja rozumiem, ja takie pismo dostałem. Znaczy, ale ilu nie ma złożyli tutaj. Wnioski. Jest tylko mowa o takiej enigmatycznej grupie, która nie złożyła wniosków. Natomiast mi się nie wydaje, żeby to było aż na terenie naszego powiatu, różnie licząc, albo 13, albo 15 osób. To chciałbym właśnie taką informację otrzymać. Ilu nauczycieli nie złożyło wniosków? Co dało nam kwotę? No ale tutaj, jak pan widzi, w przypadku tej kalkulacji 7,5 tysiąca wpadło do tej szkoły ostatecznie, z czego próbowano nam wykazać, że 3 osoby były w systemie. Dlatego ja mówię, że nie wiem, jak to liczyć ostatecznie. Ale to są szczegóły. Natomiast fakt jest faktem, któremu pan nie zaprzecza, prawda? Że część nauczycieli nie zostało zgłoszone w systemie w odpowiednim czasie. Dodam tylko, że panie radny, to ja przecież na tym spotkaniu ogólnym, na którym byliśmy, powiedziałem pani dyrektor, że pierwszą rzeczą, jeżeli chcemy tworzyć klasę wojskową, to jest decyzja Rady Pedagogicznej. I czy taka decyzja zapadła? Tak zapadła. A gdzie jest ta decyzja? To, co pan radny Ostapczyk odpowiada. Jest wysłana do starostwa powiatowego. Ale też potem się oczywiście... Potem się okazuje po 2 dniach, no, że jednak ona nie została wysłana. Ale oczywiście... Czego tak bronimy? No, znaczy ja tutaj staję w obronie szkoły. Natomiast, panie przewodniczący, otrzymaliśmy też informacje na ten temat, jak wyglądała praca dyrekcji tej szkoły w okresie, w którym trzeba było uzupełniać tą dokumentację SIO. I zapewne podzieli pan ze mną tą opinię, że wiedząc o tym wszystkim, naczelnik wydziału, który odpowiada za funkcjonowanie oświaty, powinien bacznie przyjrzeć się, czy w tym okresie, w związku z tym, że podejmowano różne decyzje o zastępstwach i tak dalej, że miał wcześniej naczelnik informację o tym, że system nie działał w tej szkole prawidłowo, co jest wykazane na podstawie korespondencji. Naczelnik, wiedząc o tym, że jest zastępstwo w tym okresie w tej szkole, powinien sam tą sytuację skontrolować i sprawdzić, czy faktycznie dopełniono tutaj wszystkich procedur. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To tylko ja mam ostatnie słowo już. Panie radny, no już nie będę teraz dyskutował. Jeżeli pan uważa, że dyrektor nie wprowadził danych i za to jest winien w tej chwili naczelnik, bo to on tego powinien przypilnować, to nasza dyskusja jest bezsensowna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć, ale chyba od tych ostatnich słów. Jak usłyszałem, panie Bogdanie, że na końcu to jest winna pani naczelnik, to po prostu nogi się uginają, a ręce opadają. Jeżeli ktoś nie rozumie, że dany nauczyciel nie został zgłoszony do SIO, to znaczy, że wypada. I w jednej z placówek, nie będę teraz wymieniał, wszystkich nauczycieli zgłoszono, tak na skróty, żebyście wszyscy panowie, państwo zrozumieli. Wszystkich nauczycieli zgłoszono. Część tych nauczycieli nie chciała skorzystać z tego programu, myśląc, że te środki, które pozostaną, a są w gestii jakby na ich przypisane, zostaną zakupione do tej placówki dodatkowe komputery. I to chodzi o te 5,5 tysiąca, czy 6, czy 7 tysięcy. Także niedopełnienie przez panią dyrektor, a pan tutaj twierdzi, że naczelnik, a jak naczelnik, to starosta. Dziękuję, panie Bogdanie, bo trochę myślałem, że pan jest
No trochę inaczej myślę. Teraz odnosząc się do poszczególnych zapytań, a że sprawy przewijały się poruszane przez wszystkich przedmówców, odniosę się tak po kolei do słów pani Krystyny Kośko o koszt utrzymania DPS-u w Białowieży. Chodzi o koszt na jednego mieszkańca. Ja nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ale wiadomo, energia elektryczna wzrosła. Wyżywienie, a więc produkty wzrosły. Wynagrodzenia te minimalne również wzrosły. Dlatego też koszt z roku na rok jest coraz większy. Natomiast o szczegółowe rozliczenie poproszę pana dyrektora i przekażemy. Jeżeli chodzi o personel medyczny w naszym szpitalu, pierwsze słyszę, że oto personel medyczny, pielęgniarki czy też lekarze są zmuszani do zaszczepień. Pierwsze to słyszę. Ale oczywiście zapytamy. Zresztą moja małżonka jest pracownikiem szpitala i o takiej sprawie też nie słyszałem z jej ust. Ilu pracowników zaszczepionych jest? Jeżeli prawo pozwala, oczywiście, no to poproszę pana dyrektora i przedstawi, ile faktycznie pracowników jest w tej chwili zaszczepionych w szpitalu. Natomiast mam też informację z dnia dzisiejszego. Około 2,5 tysiąca mieszkańców powiatu hajnowskiego jest zaszczepionych na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o naszą placówkę, a więc SPZOS i podległe przychodnie, w których odbywają się szczepienia. Oczywiście jest w tej chwili limit szczepionek na poszczególne gminy. Było 30 szczepionek tygodniowo. Być może to wzrośnie, także ta ilość będzie też większa. Dom dziecka. Jak dobrze pani Krystyna zadała pytanie odnośnie DPS-u, ja odpowiem od razu o utrzymaniu, koszt utrzymania dziecka w DPS-ie, w domu dziecka. Mieliśmy 30 wychowanków, ilość pracowników, a więc ten koszt był, załóżmy, jakiś X, prawda? Natomiast od 1 stycznia tych wychowanków według nowych rozporządzeń może być tylko 14. Pracowników nie ubyło, to proszę policzyć, jaki, o ile wzrasta koszt utrzymania dziecka w domu dziecka. Jeżeli chodzi o koszty, te dodatkowe, które musi dopłacić, bo tak na początku było przekazane, że to Urząd Miasta płaci. Oczywiście Urząd Miasta płaci poprzez MOPS za swoich mieszkańców z miasta Hajnówki. Natomiast nie za wszystkich. Nie za wszystkich. No, pani powiedziała tak, pani Krysiu, może się przejęzyczyła na początku. Bo ja to w szczególności zapisałem. Każdy samorząd, z którego pochodzi mieszkaniec, który jest, przebywa w DPS-ie, dopłaca dany urząd gminy, miasta, czy też w przypadku domów dziecka, starostwo, z którego to dziecko... Mówię o domu dziecka. Pani... Jeżeli chodzi o dom dziecka, dopłacamy my jako starostwo. Natomiast z innymi starostwami podpisujemy umowy na dofinansowanie tych osób, które przybywają z innych powiatów. Ja mówię o domu dziecka. DPS-ie pokrywa samorząd gminny. Dobrze, pani Krysiu, wyjaśnimy sprawę. Pan Krzysztof Petruk pytał o klasę z przygotowaniem wojskowym. Ja to się odniosę za jednym jakby swoim wystąpieniem, bo było więcej tutaj tych zapytań.
ogrzewanie w pierwszym LO. Szanowni Państwo, tak naprawdę rok temu była naprawa dachu. Teraz wyskoczyła taka, nie inna zima. Jest problem z ciepłem w tej szkole. Oczywiście kanał ciepłowniczy jest do wymiany. Wszystkie urządzenia z grzejnikami muszą być wymienione. Dlatego też w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy do pana wojewody wniosek na modernizację pierwszego LO z fotowoltaiką i termomodernizacją wewnątrz budynku. Oczekujemy na rozstrzygnięcie naszego wniosku. Natomiast na zarządzie ustaliliśmy, że musimy bezwzględnie przeznaczyć, i to w okresie oczywiście letnim, środki, które posiadamy w starostwie z Funduszu Ochrony Środowiska. Jak za mało będziemy szukać z panią skarbnik w budżecie, aby kanał ciepłowniczy bezwzględnie był zmodernizowany. Takiej sytuacji po prostu nie może być. Pan Bogdan Łabęcki mówił o problemach związanych z działalnością spółki obsługującą przejazdy kolejowe Hajnówka Białystok i Białystok Hajnówka. Oczywiście to nie jest ani sprawa starostwa, ani Urzędu Miasta, ale również w tej skardze było to, że jest problem z toaletą, że jest problem z poczekalnią. Dzisiaj pofatygowałem się przed zarządem pojechać na dworzec i szanowni Państwo, jestem niezwykle pozytywnie zaskoczony ogromem prac, które zostały teraz tam wykonane. Byłby największy błąd, niewybaczalny na pewno dla pana burmistrza i Rady Miasta, aby pozwolono w przeszłości ten budynek po prostu rozwalić. Jest poczekalnia, zostaje kosmetyka, są piękne toalety dla osób również niepełnosprawnych, jak również informacja przed budynkiem, że oto jest tymczasowa poczekalnia dworcowa. W środku jest poczekalnia z zachowaniem warunków sanitarnych. Jest wspaniała łazienka do dyspozycji tych podróżnych, którzy wyjeżdżają. Jest kolejna wspaniała łazienka, z której mogą skorzystać. Także my oczywiście i napiszemy do pana burmistrza, ale przede wszystkim do tej spółki o wyjaśnienia, dlaczego niektóre kursy w ogóle się nie odbyły, a niektóre były zastępowane przejazdami autobusowymi. Bo uważam również, że to jest ogromne utrudnienie dla pasażerów, dla podróżnych. I ta informacja to musi być wszędzie i po drodze na wszystkich przystankach, a jak tam w ogóle dojechać na te przystanki, prawda? Czyli ten okres oczekiwania na pewno się wydłuża. To jest problem, ale tak jak pan Bogdan Łabęcki poprosił, również my będziemy interweniować. Zabezpieczenie sanitarne na terenie szpitala w Hajnówce. Szanowni Państwo, od początku pandemii praktycznie z krótką przerwą wszystkie przychodnie zlokalizowane i te naszego szpitala, SPZOZ-u i prywatne podmioty działały. To było w skali nie tylko województwa, ale może i szerzej, naprawdę coś dobrego dla mieszkańców, bo mogli skorzystać tam z porad medycznych. Natomiast, panie Leszku, pan teraz macha głową, natomiast, szanowni Państwo, tyle pozytywnych opinii, ale nie w szpitalu u nas. Nie w naszym szpitalu.
Natomiast ci pacjenci, którzy przebywali u nas w szpitalu hajnowskim, przede wszystkim walcząc swoją chorobą covidowską, naprawdę bardzo pozytywne opinie wypowiadali o personelu, o poświęceniu załogi medycznej, w ratowaniu ich zdrowia, a często też i życia. Uważam, że organizacja pracy jest prawidłowa, natomiast te zapytania, o które poprosił pan Łabęcki, wystąpimy na piśmie do pana dyrektora. Póki przejdę do klasy z przygotowaniem wojskowym, zawsze deklarowałem i podtrzymuję to do dzisiaj, aby szkoła moja, którą kończyłem, pierwsze LO w Hajnówce imieniu Marii Curie-Skłodowskiej, rozkwitało. Chciałbym się doczekać takiego momentu, aby było 4 oddziały w każdym roczniku, tak jak za moich czasów. Ale chociażby, żeby były 2. Wracając do pierwszego spotkania odnośnie powołania klasy przygotowania wojskowego przy pierwszym ELO. Około 2 tygodni temu miałem delegację z panią dyrektor na czele i z propozycją powołania takiej klasy. Po zapoznaniu się z wypowiedziami osób, które były, przekazałem informację również, że spotkam się z zarządem, poinformuję, ale idea jest bardzo wartościowa i trzeba w tym kierunku iść. Dlatego też poprosiłem, aby w jak najszybszym czasie zorientować się, gdzie takie szkoły funkcjonują, jakie są koszta, jakie są również nasze możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie i później współpracę ze służbami. Na pewno przemawia fakt, że na terenie powiatu hajnowskiego mamy służby mundurowe i policję, i straż pożarną, i straż graniczną, więc tutaj to usytuowanie klasy w Hajnówce jest jak najbardziej zasadne. Poprosiłem na spotkanie po Komisji Spraw Społecznych wszystkich członków komisji plus zaproszone osoby, aby więcej takich informacji przekazać. Dzisiaj dziękuję panie Romanie za wypowiedź przede mną. Otóż nie może być tak, szanowni państwo, że ktoś mi wmawia, że tak jak pan Bogdan też przed chwilą, że za to, co się stało z tymi pieniążkami przeznaczonymi na zakup komputerów, jest wina pani naczelnik. Ja mówiłem, że za to, że już na samym wstępie już winien starosta, bo czegoś nie dopełnił. Bo pani dyrektor przekazała informację, że wysłała pocztą wszystkie dokumentację, natomiast to, co mieliśmy, to po prostu nie chcę do tego wracać, bo to nie jest to miejsce. Ale na drugi dzień przyszła z przeprosinami, że ta koperta leżała w biurku. Także za pewne słowa trzeba też w pewnym momencie powiedzieć, no nie zostały wysłane, bo siedzi gremią członkowie zarządu wszyscy, jest Komisja Spraw Społecznych. I tak jak ktoś tu powiedział, że traktuje się nas trochę byle jak. Pan Krzysztof Petruk powiedział, czy na utworzenie tej szkoły nie jest za późno. Rozmawialiśmy wiele razy. Na pewno za późno o tym w ogóle rozmawiamy. Chociaż panie Bogdanie, z moich informacji wynika, że o tym w pewnym gronie była rozmowa już od lipca tamtego roku. I szkoda, że starosta, zarząd, dowiadujemy się dopiero w lutym. Czy jest za późno? Na pewno
późno, ale nie za późno. Procedura utworzenia klasy z przygotowaniem wojskowym, tak jak zresztą wyprzedził w swojej wypowiedzi pan radny Petruk, związana jest z przesłaniem do Ministerstwa Obrony Narodowej, do pana ministra, naszego wniosku do 31 marca 2021 roku, aby być w ogóle branym pod uwagę w utworzeniu takiej klasy. Tak jak powiedziałem, we wtorek otrzymaliśmy część dokumentów. Z panią naczelnik ustaliłem, że jak najszybciej w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu zostaną przygotowane, aby mógł z tymi materiałami zapoznać się zarząd i wtedy zarząd postanowi o zwołaniu sesji nadzwyczajnej. Oczywiście to będzie wniosek zarządu do pana przewodniczącego. Ale musimy dograć wszystkie dokumenty, tak żeby po prostu to miało ręce i nogi. I na tym pracujemy. Pan Bogdan Łabęcki podnosił też skład zespołu, że to nie on, tylko no starosta. Oczywiście ja zapraszałem, poprosiłem zarząd, poprosiłem Komisję Spraw Społecznych. Nie wiem, dlaczego akurat nie dotarła informacja do pana Krzysztofa. Nie w tej komisji? No to przepraszam, to moja wina. I poprosiłem te osoby, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu. A jeszcze wypowiedź pana radnego Mateusza Gutowskiego. Panie Mateuszu, teraz trochę zaskoczę pana. Myśmy wysyłali te pisma, o którym mówiłem dzisiaj też, na początku sesji Rady Powiatu, w konsultacji ze wszystkimi wójtami. Z wójtem Narewki, z wójtem Białowieża, z wójtem Hajnówki, z burmistrzem miasta Hajnówka. Na wszystkich widnieją nasze podpisy. Takich pism, tak jak pokazywałem, teczka jest ogromna. Natomiast było spotkanie, nie wiem, formalne, nieformalne, trzech wójtów, nie zapraszając nawet starostę, który jakby pilotował te sprawy. Trochę tak uważam, stało się nie tak, jak powinno. Ja nie wiem, czy jest potrzebne stanowisko Rady Powiatu. Myślę, że stanowisko samorządów, które są związane z Puszczą, więc trzech gmin, starostwa i miasta Hajnówka. I takie stanowiska zawsze przekazywaliśmy. Jeżeli chodzi o spotkania eksperckie. Jednego i drugiego. Tym bardziej, że ja i pan burmistrz uczestniczymy w spotkaniach eksperckich organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Ostatnie wystąpienie podpisane przez wszystkich członków komisji. To, co pan Mateusz powiedział, że nie tylko środowiska leśników, samorządowców, ale również innych zainteresowanych. Tutaj bardzo aktywną jest pani profesor Bogumiła Jędrzejewska. Natomiast nie wszystkie środowiska proekologiczne w tym uczestniczą, bo po prostu po pierwszym spotkaniu zrezygnowały z różnych względów uczestnictwa. I 1 lipca tamtego roku wystąpiliśmy jako uczestnicy spotkań eksperckich do pana ministra Wosia z szeroką informacją o tym, co zostało zrobione. I między innymi jest też ten zapisy o planach urządzania lasów, o strefowaniu, o zagrożeniu pożarowym, ale do dzisiaj przynajmniej ja nie mam żadnej wiadomości. Być może Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która była organizatorem tych spotkań, ma wiedzę. No i to jest nasz wspólny ból. Bo uważam, że w tym przypadku tyle pracy wkładamy w te spotkania. To jest i czasochłonne, i trzeba się przygotować, ale ktoś czasami traktuje nas byle jak, a dla nas przecież jesteśmy
wyrażamy swoje opinie, swoje zdanie w imieniu mieszkańców i chcemy być wiarygodnym partnerem, aby później też przekazać wiarygodne, szybkie informacje, nie czekając po pół roku na jakiekolwiek wieści. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek obrad. Dziękuję Państwu za aktywny udział w sesji. Zamykam obrady 17. sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Dziękuję bardzo. Zimno?